Zmowy Świętego Atanazego biskupa przeciw arianom. Jednorodzona mądrość Boża jest stwórcą i dokonawcą wszystkiego. Mówi bowiem Pismo: Wszystko uczyniłeś w mądrości, oraz ziemia jest pełna twoich stworzeń. Aby jednak stworzenia nie tylko istniały, ale istniały dobrze, spodobało się Bogu użyczyć im swej mądrości i w każdym z nich oraz we wszystkich razem wycisnąć niejako kształt i podobieństwo jej obrazu a w ten sposób okazać iż stworzenia przeozdobione mądrością stały się godne być dziełami boga podobnie jak nasze ludzkie słowo jest obrazem słowa syna bożego tak też i nasza mądrość jest obrazem słowa uosobionej mądrości ona to daje nam umiejętność poznawania i rozumienia, oraz czyni nas zdolnymi do przyjęcia mądrości stwórczej, a przez nią do poznania jej Ojca. Albowiem, powiada pismo: Kto ma syna, ma również i Ojca, i kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Skoro zatem odbicie owej mądrości zostało stworzone w nas, i we wszystkich stworzeniach. Dlatego mądrość, z całą słusznością do siebie odnosząc to, co dotyczy odbicia, powiada Pan stworzył mnie w swych dziełach. Ponieważ jednak świat, za pomocą mądrości, jak powiedzieliśmy, nie rozpoznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa, zbawić wierzących. Dlatego też Bóg nie chciał już dłużej być poznawanym, jak przedtem, za pośrednictwem obrazu i cienia mądrości, ale postanowił, aby sama prawdziwa mądrość przyjęła ciało, stała się człowiekiem, poniosła na krzyżu śmierć i aby przez wiarę w mądrość wcieloną wszyscy wierzący dostępowali odtąd zbawienia. Tak więc owa mądrość Boga, która już przedtem w swym odbiciu została dana stworzeniu, i w tym znaczeniu mówimy, że została stworzona, teraz objawiła siebie, a przez siebie także swego Ojca. Potem ta sama mądrość, czyli Słowo, które stało się ciałem, jak mówi święty Jan, pokonawszy śmierć i wyzwoliwszy ludzkość z niewoli, jeszcze doskonalej ukazała siebie, a przez siebie Ojca. Stąd też jej słowa. Spraw, aby poznali ciebie, jedynego Boga i tego, którego posłałeś: Jezusa Chrystusa. Cała przeto ziemia pełna jest jego poznania. Albowiem jedno jest poznanie ojca przez syna i syna przez ojca. Ojciec raduje się w synu, a syn pokłada całą swą radość w ojcu, mówiąc: Ja byłem radością, rozkoszą dzień po dniu, przed jego obliczem.